Kontynuujemy nasze zadanie w pogoni za Leonem. Dotarliśmy już na miejsce, zatem pod bramę. Witajcie, ziomeczki. Open the gate. Otwierać. Gdzie Tucker? Alkaj. Na wykopaliskach. Okej, no ale na których? Na północnych. To tam. Jak ktoś już motocykl, albo cokolwiek na nim, to tobie połamie palce. Dobra, stary. Jezu. Widać, że moja postać cieszy się ogólnym szacunkiem, poważaniem. To dobrze. No i tutaj kopią. Jakie to wykopaliska? Ale zaporę mają fajną. Rzeka z mostem oddzielającym od całej reszty świata. Dobry pomysł. Też bym szedł w tą stronę, aczkolwiek domy na drzewach też mi się podobają. Tak jak w tej pierwszej osadzie. Mówię ci. Gdzie nie spojrzysz, tam jedno wielkie pole lawy. Dobre kilka metrów litej skały. Trzeba by ciężkiego sprzętu. Cholera jasna, nie musisz mnie pouczać. Kumam. Wątpię. Ale ludzie są głodni. Nawet gdyby mieli siłę, zrobienie tego kilofami zabrałoby im miesiące. Chuj mnie to obchodzi! Arda baba. Wszyscy jesteśmy głodni. Ale tę robotę trzeba odwalić, nawet jeśli zajmie to cały rok. I tak nie mamy niczego lepszego do roboty. Czekaj. Nie skończyłem. To się streszczaj, dobra, Al. Mam co robić. Wieczyści. Dziś rano. Jeden z moich ludzi widział grupę przechodzącą przez przełęcz. Nikt ich nie zatrzymał? Co ty, kur... Dobrze wiesz, że brakuje nam ludzi. Czy szli na północ? Al, czy oni idą do nas? Tak czy nie? Nie. Ja nie wiem. Może jego spytaj. Co wy tam, kurwa, kombinujecie, ha? Co się tutaj dzieje, ha? Cholera, Alkaj. On nie musi nic wiedzieć. To twoje, kurwa, zadanie. Nie mogę być w dwóch miejscach na raz. Chcesz, żebym tutaj nadzorował? Czy mam ścigać wieczystych? Po całym syfie. Zobacz, ile zostało amunicji w magazynie. Wheeler popilnuje wykopalisk. A ty co się gapisz? Nie wiem, czekam, aż się, kurwa, ogarniecie. Dość! Wytropiłeś Leona? Dobrze, że przynajmniej ty wiesz, jak ogarnąć sprawę. Nie wie. Chodź ze mną. What? Kiedy ostatnio kogoś znalazłeś i tu sprowadziłeś? Nie chciałabyś, żebym ci sprowadził ludzi, którzy mieszkają w syfie. Zmarły kolejne dwie osoby. To nie moja sprawa. Ale naszego żarcia to byś chciał, czyli twoja sprawa. Mówiłem już. Możemy dla ciebie kursować, ale nie dołączymy do was. Przypomnij mi, bo pamięć już nie ta. Dlaczego? Bo to strata czasu, tak. Ale z ciebie optymista. Gdzie Boozer? Wspominał coś, że chciałby pojechać do obozu Copelanda. Wymienić się za ryby. Mam nadzieję, że się z nim nie dogadaliście. Macie obóz niedaleko? Nieważne, gdzie mamy obóz. Słuchaj, nie jestem niańką Boozera. Chodzi tam, gdzie mu się podoba. Jezu, to gówno płonie cały czas? Mamy tu mnóstwo ciał świrusów, bo tacy jak ty robią, co do nich należy, więc tak, płonie cały czas. Podlejcie trochę benzyną. Szybciej się pali, mniej dymi. Myślisz, że z kranu nam płynie? Jak jej zabraknie, to co będziesz lał do tej swojej maszyny? Szczyny i pot? A co się tutaj dzieje, do cholery? Coś się nie zgadza. Zniknęło trochę jedzenia i amunicji. Jezu, kto był w nocy na warcie? Wheeler. Dziś ma być dwa razy dłużej. Zaczyna mnie to wkurwiać. Zrobi się. Problemy w raju? Jak już mówiłam, obóz jest jak więzienie.
Banda cholernych leni, kłamców, złodziei, gwałcicieli, morderców. A wiesz dlaczego? Nie mam pojęcia. Bo tacy właśnie jesteśmy. To Śpirusowo. Przeżyli tylko ci, którzy są bardziej popierdoleni niż Śpirusy. A cała reszta ma nadzieję, że ich nakarmię i obronię, żeby mogli sobie w ciepełku siedzieć na dupie i oglądać transmisję z końca świata. Ty! Rusz dupę i wracaj do roboty, albo zawołam Cyrusa. Leniwe skurwysy. W wolnym czasie mogą się opierdalać ile chcą. Za dnia mają pracować. Obozem zarządza się tak samo jak więzieniem. Kiedyś chyba o tym mówiłaś, że pracowałaś jako naczelniczka, czy coś takiego? A gdzie tam naczelniczka? Byłam strażniczką w zakładzie dla kobiet. Wyglądasz mi na gościa, co spędził trochę czasu w pierdlu. Siedziałeś kiedyś w więzieniu stanowym Klamat obok Szemold? Różne rzeczy robiłem, ale w pierdlu akurat nie wylądowałem. Mam dla ciebie robotę. Larsen był wczoraj na objeździe. Mówił, że w Marion Forks kogoś widział. Chyba młodą kobietę. Ale zobaczył ją tylko przelotnie. Zatrzymał się, ale nie mógł jej już znaleźć. Na pewno? On to robi tak długo jak ty. Potrafi odróżnić człowieka od Śpirusa. Ale ty masz do tego dryk. Pojedź tam, zanim Śpirusy ją dopadną. Muszę się rozruszać. Zobacz, co da się zrobić. Ale najpierw chcę dostać kredyty. Wiesz, za Leona. Sprowadź mi tu więcej żywych ludzi, a dam ci wszystkie kredyty tego świata. Money, money, money. Muszę znaleźć Willera. Ktoś tu spędzi noc w szopie. To moja fura? Moja. Ale nie mogę... Jak to? To jest? Nie mogę na nią wsiąść? Why is that? Damn it. Czego potrzebujesz? Co tam? Dziękowanko. Bardzo proszę. Poprawiony w pełni, dobra. Zapraszamy. Aha, tu u ciebie nie da się nic robić, żadnych modyfikacji, koleżko. Na razie. Co tu jeszcze można ogarnąć? Kuchnia. Myślisz, że nam wyjdzie? O kurde, tylko że to już jest chyba inny gang. Jak ja tutaj będę oddawał swoje trofea, to będę wbijał reputację tego gangu, a nie tego poprzedniego. Ostatni raz widziałem Buzera kilka tygodni temu. Gdzieś się to kręci, jak zawsze. Chyba po prostu był zajęty. Słyszałem, że jakoś mocno oberwał, czy coś. To tylko Tucker wymyśla jakieś bzdury, nic mu nie jest. Hot Springs. 503. Trofea. To liczba mnoga. Dobra, okay. To bym musiał zobaczyć, jak się nazywa to. Obóz Coplanda. To jest Hot Springs, ok. 1506 na 5 koła, a tutaj ile mam? 6000. Dobra, to nie oddaję tutaj niczego. Narka, chłopie. Słabo. Zerknę jeszcze. Zaraz, bo może tutaj koleś będzie miał jakąś broń na sprzedaż. Alkaj. Czego, włóczęgo? O co ci chodzi? Bo jeden z moich uciekł od wieczystych przy Żelaznym Stoku. Torturowali go, jak wszystkich. Ale tym razem spytali gościa, czy zna może dwóch motocyklistów. Pytali, czy ktoś ich widział lub słyszał. Sporo tu motocykli. Co to... Co to ma wspólnego ze mną? Mówili o Mongrelsach. Ilu włóczęgów jeździ w swoich barwach? Jakby to miało znaczenie. Ale w sumie zapłacą za ciebie. Jak to jest być po drugiej stronie? Al, pokaż po prostu, co masz, bo nie chcę tracić czasu na twoje pierdolenie. Właśnie tak. Jak sobie chcesz. Ale arsenał to tu widzę niezły. Tylko czy da... O, ho, ho, koleś sprzedaje. To w końcu. Boże, czyli trzeba jednak... nieźle. To teraz nie wiem, komu oddać w takim razie to wszystko, co uzbierałem. Ile mam hajsu? 2400. Karabin 22, obrażenia. Dostrzelność, penetracja. Hmm.
Za tysiaka. Nie wiem, no to dużo lepszy nie jest od mojego karabinu. No i dużo penetracji spadnie, mimo iż nie wiem, co to dokładnie jest. O, strzelba. Ja to jednak strzelbą bym się chyba pobawił najlepiej. Grubasek. Snajpy. Dobra, idźmy dalej. Zaopatrzenie. Coś jest nie tak? Ja... Brak miejsca na amunicję. Okej. Poziom zaufania za mały i szafa. To się nic... Niestety. Jasne, już wszystko rozumiem. Trudno. Wynocha. Dobra, do motoru. No, teraz przynajmniej da się na niego siąść. Teraz muszę tylko rozkminić, komu to oddać. Aha. Alkaj ma na sprzedaż broń lepszą od twojej. Mari obiecał, że pomoże wyremontować twój gówniany motocykl. Fuck. Nienawidzę wyborów. Ale czekaj, co jest dla mnie najważniejsze? Jestem w stanie zabijać? Jestem. Mam mało naboi? Mam bardzo mało naboi. Czyli niepotrzebna mi lepsza broń, w której nie będę miał naboi. A więc potrzebuję najpierw lepszy motocykl, żeby mieć te torby. I dzięki temu później będę mógł sobie tam robić lepsze, lepszą broń. Nie ruszymy na północ, póki nie naprawię maszyny, a więc Copeland. That's it. Misja wykonana. Hot Springs. Plus 5000? Wow. Pogoni za Leonem. Dobra. Okej. O, jest nowa umiejętność. Level 2, zatem świetnie. Wzrost zaufania, Hot Springs, poziom pierwszy, przyjazny. Aha, to zerknę jeszcze raz do tego koleżki, co sprzedaje broń. Zobaczę, może coś się tam zmieniło. Dobra, dobra. Para Tracker. Brak dostępnych zleceń. Hej. Hej, jak leci? O, dawaj. Jest, nowe przedmioty. Potrzebuję. Szukasz czegoś? Snajpa jest dostępna teraz, tak? Drugi. Było. Ale snajpa to mi do niczego nie potrzeba. Chociaż kurde. Ale zobacz, ile to kosztuje. 2200. Klasa kiepska. Trzeci poziom. Ło! No, ale to jest niezły karabin. Taki ciężki. Dobra, to snajpa, czy ona by mi się przydała? No, kontrakusza. Rozumiem. Nie, to nie chcę snajperki, bo do niej potrzeba naboje, rzecz jasna. Jasne, już wszystko rozumiem. A ja wolę... Nie, czy ja naprawdę mam... Wrócę tutaj. Naprawdę mam full... naboi? Zobaczę. Sprzęt. Gdzie tu są? Kantówka złą. Aj, właśnie, zastanawiałem się przez cały czas, w jaki sposób zrobić sobie te bronie, które tutaj mam odblokowane, a ja po prostu potrzebuję jakiś kij baseballowy, kantówkę, bądź taką rodzaj. Dobra, i wtedy będę mógł robić. Chcę się temu przyjrzeć. Po prostu jeszcze raz zajrzę. Potrzebujesz czegoś? Hej. To amunicję. Opatrzenie. Brak miejsca na amunicję. Jasne. I mam full, tak? Rozumiem. Okej. Na razie. Let's go. Mapa.
O kurde, tu wracamy. No to szybko podróż. Nie ma co się bawić. Tak. Raczej tak. Pyk. Dobra, ziomek. Otwórzcie już! Ej, opieraj! On jest spoko. Tam strzelają. Wyrabia. Dobra, właściwie to... Czy to nic. Kop mówi, że sporo pomagasz w obozie. Nie przyzna tego, ale bardzo to docenia. Wydajność, sakwy. To mnie interesuje. Kurde, czyli potrzebuje ile jeszcze? No, jeszcze około 6 tysięcy. Ale muszę to mieć. No, po prostu muszę to mieć, nie? To jest najważniejsza sprawa dla mnie. Rama, pak. Pak lepszy mogę kupić już. Czego ja tego jeszcze nie zrobiłem? Ile to kosztuje? 500. Dobra. Poczekam. Najpierw oddam wszystko to, co nazbierałem. Nie sądziłem, że temu ziomkowi. To na co, Adamie? Hej, Cope. Myślę, że Leon miał ci przynieść to. Dick. To była dobra decyzja. Bardzo dobra. Idź do Maniego. Może on pomoże ci z motocyklem. Jest, super, kurde, może nie będę musiał nic kupować nawet. I po prostu da mi to, czego chce. Ile dostałem tego? Dostałem dla Coplanda 2000 punktów doświadczenia. Plus 5 koła, świetnie. Świetnie. 11 tysięcy teraz mam. No, to jak oddam całą resztę, to jestem zrobiony. No, co tam słychać? Dobra. Mów, co ty masz dla mnie. Potrzebujesz tutaj paliwa? On by coś łyknął. Hej. Wiem, że masz dla mnie coś za darmo. Jak to tak? Sensu. Dobra. Sensu, ziomek. Nie, będę miał oko na inny. Do zobaczenia. Ej, jak się masz? Jezu, Dick! Słyszysz, co się dzieje? Czarne śmigłowce. Federalni ciągle latają. Możesz w to uwierzyć? Trzy. Czekaj, co? O czym ty opowiadasz? Trzy za jedno. Nie. Cope ciągle gada, że to dowodzi wszystkiego, o czym mówił od początku. Że to federalni za tym wszystkim stoją. Rozumiesz, o czym mówię? No, to pełna konspira. Myślisz, że ma rację? Copeland? Ma rację? On? Nie, posłuchaj mnie. Jeśli zobaczysz czarny helikopter Niro, to daj mi znać, dobra? Jasne, Dick. Jak sobie chcesz. Masz coś do powiedzenia w tej kwestii? Potrzebuję jeszcze... Dzięki. Do zobaczenia. Mięso, jak oddam, to się uda. Sprzedaj stos. Kurde, też za trzy tylko. Ale lipa. Daj wszystko. Nie mam więcej. Potrzebuję jeszcze 400. Jakes. Jak to zdobyć? No, jedyną opcją to będzie po prostu... Czegoś? Co się dzieje? Nie. Zrobienie jakiegoś zadania nic dla niego. Nic nie kupujesz? Na razie. Deacon, cały czas szukam tego baku. Zaczekaj, tego z customowym lakierem, o którym mówiłeś. Tak mówisz? Manny, wciąż jestem lakier na ciebie cięty. Wiesz... Akcenty, rama... Alkomajnie. Wow. Dobra, nie chcę tego. Tego nie. Tankowanie trzeba odpędzić. Zawsze potrzeba paliwa. Życie włóczęgi. Tak. Innik pierwszy. No, to jest dość duży boost, ale 1200, kurde. Set. Zmniejszenie hałasu i to tak znacznie. Tak, fajno. To mnie interesuje tylko. 800. Pak pierwszy. Nie będę kupował pierwszego, kiedy za chwilę będę miał drugi. To mógłbym kupić ewentualnie. Wytrzymałość. Ale to nic mi nie da, widzę. Bujeczkę trzeba tutaj. A to... Też nie. Okej. Poczekam.
Ja też poczekam. Dobra, do następnego. A, 500 expa. No dobra, to jest do zrobienia. Łowca obozów wypadowych. Terminator stref flankowych. A. Coś mi się wydaje, że ktoś mi nie dał questa. Czekaj, siadaj tego jeszcze. Trzeba się tu przebiec. Chcesz po tym czegoś? Wszystkim. Daimon. Może ktoś mnie zagarnie jeszcze. To kogo oni tu strzelali? A, tu dziadostwo się panoszy. Właściwie to warto też skoczyć na drzemkę jakoś. Take enough, buddy. Pora już w drogę. No, to spogodziło się. Minusem takiego obozowiska na pewno jest to, że jakby inna frakcja ich najechała, no to bardzo łatwo tutaj o spalenie. Brak zleceń. Kurczę, naprawdę? Ej. Co się dzieje? Który to coś tam chciał? Ale zastanawia mnie wszystko ta sytuacja, że nie mam jakiegoś questa innego typu, tylko i wyłącznie palenia tych stref lęgowych. Dobra. I trzeba się zająć tymi gniazdami wszystkim. O. Buzer, dlaczego do cholery nie leżysz w łóżku? Nie mogłem zasnąć. Słuchaj, pamiętasz co mówiłem wtedy w tunelu? Nie jedź tam, Dick. Możesz od tego oszaleć. Stary, dobra, słuchaj. Jeżdżę tam, bo są tam świrusy. Czy zabiję je tutaj, czy zabiję je tam, nie ma znaczenia. Trofea są wszędzie. No po co ci te tulipany, a? Widziałem je, Dick. Tu, na stole. Dziś rano. Takie same, jak miała na ślubie. Pamiętam. Nie będę... Słuchaj, Buzer. Odpocznij trochę. Muszę spadać. Bez odbioru. Poza tym to nie tulipany, Buzer. To rozchodniki. Weź się, kurwa, do oczu. A to cep barowy. To się przyda. Ej, to jest miejsce, gdzie walczyłem z tą pierwszą hordą i zdaje się, że ja go nie splądrowałem należycie. Deacon St. John, jesteś tam? Mamy dla ciebie robotę w Hot Springs. Okej, okay, już do was jadę. St. John, bez odbioru. A widzisz. Czyli już się zadanie pokazało. Trzeba było po prostu trochę poczekać. Dobra, ale jak ja jestem tutaj, no to mimo wszystko zajmę się już tymi strefami lęgowymi. Rozwalę te trzy, które tutaj są.
Muszę zadbać o paliwko. Ło. Dość niebezpieczna okolica. Oj, oj, oj. Shit! Pogoda też mało sprzyjająca na polowania. Dobra, dam sobie radę. Hej, faktycznie. Muszę wypalić z telefonu do mojego końca. Okej, już można by się rozglądać powoli za tymi strefami. Co to takiego? Coś jest. Come on. Nie. Nie. Kantówka. Czy kantówki mógłby właśnie zrobić... ten przedmiot, tą broń wykrafcić, ale akurat to będzie chyba najgorsza z tych dostępnych, to sobie tam z tym spokój. Poczekam, aż znajdę jakiś kij baseballowy, wtedy właśnie można coś pokombinować. Drzewem jest jakieś wejście. Kurde, paliwo. Zaczynamy. Ty, gdzie do mojego motoru, ty śmieciarzu? Tak, to robimy. Dobra, jest gniazdo. Trofeum. Walka już opanowana. Przynajmniej ta w zwarciu, nie? Chodź, dziadu. Oj, oj. Czyżbym niepotrzebnie... trochę niepotrzebnie. Zaraz, 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 zaraz. Kuko. Hehe, suck it, bitches. Szkoda, że nie ma tutaj takiego fokusa na danego przeciwnika, tak jak w niektórych grach, że możesz sobie zatrzymać kamerę na konkretnym przeciwniku, który chcesz sobie wybrać. To by było bardzo fajne. Dobra, jedno spalone. Jedno na trzy, dawać uszy ich. To tam cokolwiek. Widzę w tym wartość. Nie dużo, bo nie dużo, jednak zadania dają dużo więcej. O ile ja zebrałem 100 tych uszów, jedno daje 3 punkty reputacji, to całe nic. Oj, nic tu nie ma? Ale lipa. Tu? Oj, jest kij baseballowy, no i świetnie. Co tutaj mamy? I teraz tak. No widzisz. Da się to zrobić. Baseball, pudełko gwoździ i złom. O, stup. Sprawdzę. Deacon St. John, Tucker z tej strony. Jakoś ostatnio nie widziałam ślicznej buźki Buzera. Jesteś pewien, że nic mu nie jest? Tu...
Niby... Buzer ma się dobrze. Mówiłem, jest trochę zajęty. No tak, pewnie pracuje dla tego sukinsyna Marka Koblena. Mam wrażenie, że mnie nie lubi. W sensie Buzer. Tak jakbym ja nie pracował. Nie jestem jego niańką. Diko, dobra. Jednak maczeta jest dużo lepsza. Mimo iż, no niestety ma słabszą wytrzymałość, ale kurde, no zobaczcie. Damage to damage. Tak myślę. Potrzebuję złomu jeszcze trochę. Tu się właśnie maczetka troszkę psuje. Oj, to jest złomowisko eleganckie. Naprawa. Pyk. Dwa, trzy. I ognie. O, czy coś było? Jest. A w co? Naboje! Pięknie, tylko coś mało. Osad z gniazd. Super. W końcu osad jest potrzebny do zrobienia bełtów, których ja właściwie ostatnimi czasy w ogóle nie używam. Bełtów z osadem, czyli takich, które wprowadzają zamęt przeciwnika. O proszę. O wilku mowa. Dobra, gdzie jest mój motor? Jesteś, ziomeczku. Przewróciła się też mata. Ach, zabiorę z ciebie ucho. Gdzie ja mam iść? A coś mi się wydaje, że powinienem pójść tam do góry. Maciku? Tak, ale i tak sprawdzę, co jest tam na górze. Zdaje, że to jest... Co tu się wydziera? The fuck? Jakiś lepy zaułek. Ta sprawa. W innej grze na pewno coś by tu było. Dobra, wracam, bo nic mnie tu nie czeka. Raczej. Czy ja ciebie przypadkiem już nie zabiłem? Zresztą całkiem przed chwilą. Gaja sobie robisz. Dawno już nic nie wyskoczyło z bagażnika samochodu, co nie? Jeden złomu. Jeszcze tutaj chyba jest dostępny. Open it. A nie. A motor. Zatem. Chętnie bym go w ogóle nie odpalał. Tylko na luzie sobie zjadę. O, widzisz. Kiedy? Da się. Może gdzie jest paliwo? Mogłem jednak robić to od razu przy okazji tego zadania, które tutaj było. Samochody. Równa się kanister. Tak bym chciał. Rozwoju.
nic nie widać. Nie ma, dobra. O, co to? Belki. Jakiś Czesio tutaj, kurde, występuje. Zobaczę, czy jest kanister, może. Będę miał szczęście. Tucker do St. Johna? Jesteś tam może? Gadałam niedawno z Alkajem. Paroma ludźmi. Wiemy, jak dużo zrobiłeś dla naszego... O, shit! Przestań już! Ostatnia szansa na moje paliwo w tej lokalizacji, zdaje się. Buźwa. Nie ma. Ale lipa. Pisnął z buta. Jak nic. O ile uda mi się w ogóle znaleźć te wylęgowiska. To jest. Nie powiedzcie mi, że na cmentarzu nie będzie ani jednego. Ale na to wygląda. Bo już przebiegłem cały dookoła. Ja jeszcze tam coś jest. Byłem. Jest! Dobra, nasza. Następne gniazdo. Do dzieła. Ano. Dobra. Dobra miejscówka. I tak. Mołotow. Pierwszy. Kurde, ja tego nie zbierałem wcześniej, tego osadu w ogóle. Toporek, toporek jest mi do niczego niepotrzebny. Jeszcze jedno gniazdo zostało tutaj do zrobienia. Szmata. Idealnie. To zużyte, to przywrócone. Robię sobie bełty z osadem. Aha. Super. Ile ich mam? Ja ich nie zrobiłem. Nie no, zrobiłem. Dobra. W końcu. Szczaję, jak to działa. Poszukuję jeszcze jednego gniazda, tylko gdzie to będzie? Ejaj. Jestem. No nie wiem, bo tu było gdzieś tu. Tu. Może jednak z tej strony jednak będzie.
No proszę, tu się nie zapuszczałem jeszcze. Mikrorejestrator. Zobaczmy. 2055. Uzupełnienie. Ej, O'Brien. Miałeś rację, to do tego osadu z gniazd. Czy... jak ty to tam nazywasz? Zrobiliśmy kilka prostych testów. No i... słuchaj, nie wiem jeszcze jaki to ma skład. Muszę zabrać to do laboratorium. Ale faktycznie ma działanie psychoaktywne. Przynajmniej na nas. Znaczy, na tych niezainfekowanych. O, a tak przy okazji marszał nie zmyślał. Ten Wuczęga, sorry, cywil, któremu robiliśmy sekcję, był totalnie naćpany. Poza kontrolą. Tak, nie złapcie. A ty masz się jak najszybciej stawić w dowództwie. Bez odbioru. Dobra, niestety to nie była dobra miejscówka. Idę tutaj dalej w las. Może gdzieś tutaj się ścierło zalęgło. A? Kurde, jestem już dość daleko od tego całego miejsca, w którym powinny być te gniazda, przynajmniej tak mi się wydaje. Te 20 metrów, no to chyba oddaliłem za bardzo. No nic, zobaczę, może tutaj będzie jakiś kanister przy okazji. Jak już jestem, byłoby bardzo miło. O, chyba będę coś. Może coś ciekawego będzie w mobilnej jednostce medycznej. O, proszę. I ognia. Bergamotka. Nie wiem, do czego mi to służy. Ale jak widzę, to wezmę. Jest paliwko. Wręcz wybornie, no. Jak zepchnę ten samochód na... udało się. Łom. Coś jeszcze tu? Tego mam na full, ale to szybko z tym poradzę i dawaj dalej. Pierwiarze. Jest. Ja się będę bawił. Dawaj. Cyk. Ścierwo. Chodź, Wirusie, chodź! Kurde. Cztery strzały? Dużo. Najpierw głośniki. Najgorsza rzecz, która jest. Ty, tam jest jeszcze jeden chyba. Tym razem już nie popełnię tego błędu. Bo zerżnąłem te dwa w poprzedniej placówce. Okazało się, że jeszcze tam w całkowicie innym miejscu jest. Czyli na początku tego. O kurde, nie da się. I tu. Jest? Teraz się okaże. Pewnie, że jest śmieć. Wbijaj się tu, mistrz. Hey, myk. Teraz można wchodzić. Tylko jak to załatwić? Na pewno będzie potrzebne paliwo do generatora. Benzyna. Tędy. Jest i on. Ładuj. No to jazda.
Kurde, te placówki Niro są nieźle poukrywane, bo tego nam na mapie nie było nigdzie. Ek. To tak. No. Wszystkie głośniki powyłączane, świetnie. Dobrze. Zobaczmy, co tu mamy. No co, iniektor. Kolejny iniektor. Świetnie. Niro. Dobrze. Ja lecę dalej w wytrzymałość. Znaczy się w kondycję. To jest po prostu chyba najlepsze wyjście. Przynajmniej na start. Lepsze życie dzięki chemii. Wiadomo. Chemia cię uwolni. A. Coś. Co porobiono? Nadal nie ma. Jest rej taśmę wziąć. Mikrorejestrator. Zobaczmy. Mayday! Mayday! Atakują nas! Powtarzam, atakują nas! Spokojnie! Nie macie prawa, żeby tu... Jestem oficerem bojów i kradztwa The Shoots. Tamten mężczyzna, pułkownik Garrett, dał mi wszystkie niezbędne upoważnienia. Kto? Co to w ogóle jest? Tylko wykonuję rozkazy. Nie utrudniajcie sprawy, a wszystko będzie dobrze. Jakie ładunki wybuchowe? Zamykamy autostradę. Ktoś musi powstrzymać tę cholerną plagę. Co wy wyprawiacie? Chyba źle się... Ja wyszczę. Przepraszam. Bez odbioru. O kurde. Bojówka hrabstwa The Shoots? Co to kurwa jest? Ciekawe, co się z nimi stało. Chyba czas się przespać. Jednak. Dobra. O, przymknę tylko na chwilę oczy. Day. Daylight. Pierwie. Co tu się odpierdaczyło, ja się pytam? O lol. Niezłe jaja, co? Ciekawa sytuacja. Jak się zadziała. Senjo, Copeland. Eli mówi, że ma część do twojej maszyny. A ja nie mam dość kredytów ochotnych. Tak jak je skołujesz, wbijaj. Dobijemy targu. Bez odbioru. Kuźwa, rozebrali mi motor i jeszcze chcą hajs za to. Hajs za to, że je znaleźli i że mi oddadzą. To jest jakieś... kłamstwo w państwie. Dobra, idę do motoru. Idź sobie, gnoju, nie chcę... Dobra, jednak... Wydaje mi się, że muszę się pobić. Suck it, bitch. Chodź, ścierwo, ty. Brakuje ci kości. Ej. Jagody? Czarna porzeczka. Dobra. Ej. Motor. 2-3, czyli pozostało jeszcze jedno. Paliwko jest. Nie ma co się bać o powrót. Jest super. Tam spaliłem. Kurde, może tu w środku będzie? Nie, raczej. No, cmentarz już cały obadałem. No. O! Mi się wyprawia. Dawaj, dawaj. Właśnie tak.
Tankowanko. Chcę się uleczyć jeszcze. Zrobione. Tam. Można spływać. No. Tutaj ładnie. Stronę chyba już jechałem, aczkolwiek nie mam pewności stuprocentowej. Pokaż mi tą mapkę. No tak, nie jestem pewien, czy ja dobrze jadę. Gdzie ja jestem? R3. Jestem tu. A to jest mój znacznik. Nie chcę tego znacznika. Niro, to już zrobione, dobra. Dawaj tu, na ten środek. O! Gdzie ktoś strzela? Grotto Caves. Nie, no tutaj byłem przecież. Świrusy i łupieżcy! Super! Pozabijajcie się nawzajem! Nie. Gdzie ci łupieżcy? Kuźwa, ja nic nie widzę. Mogłoby ich, nie wiem, na minimapie chociaż zaznaczać w jakiś lekki sposób. No już trochę się dalam, ale nadal tu jest czerwona strefa. Pomalutku. Wyjechałem już? No już wyjechałem, czyli teraz zawrócić. Ej! Damn it! O! A znowu ten znak zapytania. Smród gniazda. Yes! Musi być gdzieś tutaj. Dan. Kurde, mam wrażenie, że ja już rozwaliłem takie gniazdo kiedyś. Więc... Nie. Kuplanda. Super, świetnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Daj, daj, daj. Elegancko. O Boże, jeszcze psy. Właściwie pożytku z tego mięsa nie ma jakiegoś większego niż... No, nie gadaj, że mi się skończyły ten... Tasak. Kurwa. Dobra, wal ten mięsem za sobą. Niebezpiecznie to wygląda. Skończył mi się tasak, ale lipa. Akurat w takim momencie, nie? Ja. Mięsko. Dobra. 3 gniazda zaliczone. Świetnie.
Ja tylko zbiorę jeszcze to jadostwo, które tu powinno leżeć do bełtów. Patrzcie, nie ma tym razem. I to nie we wszystkich. Ojojoj. No ale. I w to. Natankowany. Pokaż mi tutaj kwestiki teraz. O proszę. Oczyść opuszczony obóz uchodźców Nero. Gdzie to jest? Ojoj. Nie widzę. A, bo ja miałem tu zaznaczone i odznaczyłem. Dobra, daleko. W takim razie powrotem. Wróć do obozu Hot Springs i porozmawiaj z Tucker. Świetnie. Ale ja idę nie do Tucker, tylko idę najpierw do tego pierwszego oboziku, żeby wbić sobie na drugi poziom reputację u nich. Dobra, właściwie nie ma co tutaj mieszać, tylko szybka podróż i bęk. Otwierajcie, nie będę tu tak stał. Ej, otwieraj! On jest spoko. Świetnie. Poziom drugi reputacji u Copelanda wbity. Dzięki temu będę mógł kupić już wszystkie, zdaje się, modyfikacje do swojego motora. A przede wszystkim sakwę, dzięki której będę mógł mieć przy sobie dużo więcej naboi. Z tego jestem niesamowicie zadowolony. Ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. A wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować ten kanał. Cześć!